Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, seria Osina Map, odcinek 88 chyba. Nie, byłem 88. 86? 87. 80, dobra, bardziej. 87 chyba. No i dzisiaj sprzedajemy te trzy siewniczki. Ten poszedł za 7000. Ten za 184. Ten też za tyle. I ten za tyle. Ale mamy 350 tysięcy. F11 robimy. 38 tysięcy jeszcze zapraszam, muszę sobie dodać. Czyli mamy 388. To i tak za mało. Nie uda mi się kupić dwóch siewników. Niestety. A w tle leci sobie NCS-ik, jakby ktoś pytał. Linka może dam w opisie, jak nie zapomnę. Kolor obręczy ten, bo do Jundira będzie kupiony siewnik. Bo on ma większy zbiornik po prostu. Dlatego go kupuję. A brakuje 40... 80 tysięcy, czyli 80 tysięcy kredytów muszę wziąć. Albo weźmiemy sobie te 900 tysięcy kredytów. O. Bo nie wiem, ile mi na te nasiona i na ten nawóz będzie kosztować. O, kolor będzie white, kolor podstawowy klas. No i dobra, kup. Trochę źle stanąłem, ale dobra. Trawa nie. Rzepak, 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 rzepak. Jedziemy się dzisiaj rzepak. Ale John Deere by jeszcze chciał kospę, a my będziemy sobie siali klasikiem. Dziś nie mogę się wykręcić. John Deere by sobie cosplay siał. A ja będę sobie siał klasem, bo... Bo klas jest z modów, także a John Deere już tyle odcinków miałem zrobione, że... Tu przydałoby się dorać wreszcie ten kawałek, a nie ma czasu. Bo dzisiaj w odcinku siejemy. Nie ma czasu, żeby to doorać, powiem wam. Ale sobie to będę musiał doorać, bo tam będzie słonecznik chyba siany. Tak więc ja to będę, chcąc niech to będę musiał zrobić. Dobra. Na klasie też mam cosplaya włączonego, bo nie wiedziałem, którym ciągnikiem będę chciał siać. Dlatego obydwu wyłączyłem sobie cosplaya. A ty chcesz tego? No. Dobra. Dobrze. No, to na nasion była tylko. Ale już zawsze mi za nasiona zapłacę już na gospodarstwie, jak będę się sypał z tych silosów. I tymi siewnikami można siać. Bo metry są te same, ale zmienię z tego względu, że to jest multifruit. Czyli będę mógł sobie nim siać słonecznik, to pole, wszystko. Wiem, że trochę nierealne, dlatego słonecznik będę poza cikiem zawsze siał. Zresztą kto oglądał serię z timelapsów, znaczy ona ogólnie jeszcze trwa, jakby ktoś pytał. Seria z timelapsów jeszcze trwa. A 7 ton nawozu, nasion chyba 13 ton wchodzi, albo 13,5. Także koszt zasypowy bardzo fajny tutaj jest w tych siewnikach i już można tymi hektary walić tymi siewnikami.
On jest taki oryginalny, bo to jest oryginalny silnik, tylko że jest po prostu, ma dodane malowanie inne i ten, nie? Ma dodane inne malowanie i ma większe zbiorniczki. I uprawy, no. Przede wszystkim. O właśnie, jak to zwapnąć w tym sezonie. Zapomniałem. A tu tylko, dobra. No teraz właśnie to pole zrobię kiedyś. To na live się zrobi. To tam się na live zrobi bez problemu. Bo właśnie po tym odcinku dzisiaj live'a sobie wieczorem zrobię. Ogarnianie tutaj save'a, bo tutaj będzie dużo ogarniania save'a po tym odcinku. Będę musiał dosieć wszystkie pola. Nawozić. To też trochę czasu zajdzie. I jeszcze jak mi się uda, to zimę zrobić na live'ie. Sprzedaż plonów. Oczywiście tych. Pszenicy i owsa. Pszenicy, owsa i rzepaku. Bo te 500 ton soi sobie latem sprzedamy. Na odcinku jakimś. Znaczy nie wiem czy na odcinku, ale... Fajnie by było, jakby było na odcinku. Jeden prawo, nie, jeden lewo. No i no. A jeszcze nie, dobra, jeszcze nie będę się rozkładał. 87, tak, bo przed chwilą był 86, przed chwilą był, w sensie przed chwilą, no poprzedni odcinek z testu kombajnu był 87. 86, sorry, bo już mylę. Tego to jest 87. Myślę, że około setnego, albo w setnym skończymy tą serię. Jeden lewo, jeden lewo. No i dobra, grzejesz. Trzeci kurs, dobra. Trzeci pół. Czekaj do tyłu. Czekaj, kurde. No nie mogę tego punktu złapać, czekaj. A pierwszy, dobra, walę pierwszy punkt. O. 28 minut. No to tyle będziemy siać na odcinku, widać. Nie ma krzaków, nic tak, że nie powinien mieć problemów. No dobra, a ja tym sobie ręcznie będę siał. Ręcznie, no w sensie ja będę siał, nie? No, czyli tak jakby ręcznie. Nie wiem, czy mam 30 FPS tutaj ja, ale... Coś się stanęło. Pewnie jakbym farminga zresetował, to wszystko dobrze było. A ten NCS sobie w tle nie kleci, no bo po prostu, żeby nie było nudy, nie? Nazwałem sobie ten kurs pole clean od pola numer 24 do 29. Nie wiem czemu, ale taką miałem wenę twórczą, żeby tak nazwać pole. No te 2 hektarki tutaj małe też będą. W rzepaku. A to później, jak będzie czas, to się zrobi. Tylko GPS-a będą się pod takim kątem jakiś tutaj ustawić później. Jak objedziemy kółeczko. Żeby równo zepesiać, nie? Albo nie, bez GPS-a będę walił. Bez GPS-a też się da. Widzę, że klas jest słabszy i już nie idzie pod te góry. Kurde, dawno widać, że nie siałem takimi silnikami. Dobra, dawaj, 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 mordu, dawaj. Ale mi jako to ty mi nie rób. Wyszły sprawy bez GPS-a, bo na GPS-ie to tam wyrąbane. Włączam i jadę prosto, nie? Powiem wam, że wyszły sprawy z siania bez GPS-a na 19, w 19. Bo w 15 i 13 to tam na luzie. A w 19 jakoś tak, nie wiem. Dawno po prostu nie siadłem, no. A tu był ten mijak, co Michael zostawił. Jak kosił i nie był skoszony. A ja, później o nim i tak zapomniałem. Tak nawet dobrze, że on tam pojął pierwszy i go zasiał, bo nawet nie wiedziałem. No i tu w tę stronę będziemy siać. Zresztą, o, pokażę wam tak. A tak będziemy siać.
Czyli tej dużej góry nie będzie tutaj. Tak jak wtedy siadliśmy z Mike'em, to już pod tą górę nie będę podjeżdżał. Tylko będziemy tak bokiem rypać ją. Także to fajna sprawa. Podoba mi się to, że zmieniliśmy silniki. Znaczy no na rzepach to akurat tamte były dobre, ale... Ale jak już było do siebie, tam pszenica czy tam owiec, a już te nasiona spierdzielały. Zresztą nie tylko nasiona, nawóz też. A tutaj mamy 7 ton nasion, 7 ton nawozu do tego silnika, 13,5 tysiąca, no 13,5 tony nasion, no to takim to już może hektary siać. A tu lekka góreczka już klas staje, no ale... A niedługo będzie nowy ciągnik. Myślę, że po tym, na jesień będzie nowy ciągnik. No będą prace polować, żeby tego klasa znowu nie męczyć. Zobaczycie, co to będzie. Będzie bardzo fajny ciągnik kupiony. Przede wszystkim mocny. No jak będzie mnie stać kiedy, no to sobie jeszcze chyba trzeci siemnik kowalny. I te cosplaye by sobie tutaj jeździły dwóch, nie? No rozumiem, tam sobie cosplaye tutaj dwóch jeździły. A ja bym sobie tym trzecim ciągnikiem chciał już inne pola. Jakbym był sam, to wtedy bym mógł sobie siać 23. Tutaj ten mały klin, ten 2 hektarki bym mógł sobie siać. Klin, no ten mały kawałek po prostu. To się wszystko da. Tam do tego rogu nie dosiewam, był bez sensu. Nie ma sensu dosiewać, bo kombajn tak jak będzie jechał, to i tak ten znak zaryje i będę się go przestawiać. Tak. Wolę, żeby mieć troszeczkę mniej obsianego pola. Delikatnie, ale... Ale za to mieć pewność, że kombajn jak będzie kosił na pracowniku, no to nie przysurwi, nie? W sensie nie walnie, no. O, tak chciałem powiedzieć. No i mamy 12,5 minuty odcinka już? No to trochę nam... A, bo te przecież tak, siemniki były kupowane i to wszystko. Nasypywanie. Dlatego ten odcinek trochę zejdzie. Także myślę, że na tym odcinku tylko ten kawałek zasiemił. To jest chyba 21 hektarów, tak? To jest chyba 21 hektarów, jeśli nie mylę. I że na odcinku tylko ten kawałek walniemy i to wszystko będzie. A, Johnny tam dosiewa do rogu. Przecież tam było dosiane, ale... Ja wiadomo jak to cosplay, nie? Ja zawsze ten narożnik jeden tam od startu zawsze robię. A cosplay tak później to dosiewa sobie po swojemu. Ale że chłop nie podniósł siewnika? I mnie nasiona uciekają? Dobra, nieważne. A akurat nawet się nie boję, bo to jest duży. To jest pierwsza dawka, czyli na live będzie dużo roboty. Będzie trzeba dwie dawki rzucić na wozu. Przede wszystkim zasiać to wszystko do końca. No, będzie trzeba dorzucić, będzie wrzucić te dwie dawki nawozu na wszystkich moich polach. To troszeczkę zajdzie. Potem trzeba będzie jeszcze... Także na osi nie będzie dużo roboty. Na liwie. Właśnie to jest najgorszy okres, jesień, zima. Bo zawsze jest w ciulu roboty. A dobra, skręcił, bo myślałem, że... Bo myślałem, że chcemy naciągnąć na kolejne kółko, żeby jechać.
E, ja to bez. E, nie, to, ja to bez tego, bez GPS-a ogarnę. No, bo on ma nastawione tam na silniku 14, chyba 8 metra. Ale on musi jeździć pierwszy, bo ja nie wiem, jak tu są ścieżki wyrysowane. W sensie, no... Po prostu nie wiem, co ile jeździć, nie? O właśnie, a zobaczymy sobie sytuację... Dobra, ty sobie tam zawracaj. A ja sobie zobaczę sytuację krów. 14 krów, wody... Może byłoby doskoczyć, dolać, trochę te emerki dosypać, ale to... A jak to wygląda z krowami? No ta raczej nie będzie wsiężna, ale ta... Ta też, nie? 0,5. Lecimy dalej. 0,1. O, czyli ta będzie już... Będzie miała... No niedługo, 0,3. No, czyli mamy 3 krowy w ciąży, dobra. To tyle chciałem wiedzieć. Będą się cielić. Jedna szybciej, jedna wolniej. Znaczy jedna szybciej, jedna później, no. Czyli jak będzie środek jesieni, to będę miał... 15 krówkę. Taką malutką. No, ja idealnie zagarynam. No, mógłbym tu sobie GPS-a... Albo wiecie co? No, jeśli to byłby ten kąt, to gitara. Ale to chyba będzie ten kąt. Jeśli to był ten kąt, to ja mogę jeździć pierwszy wtedy. Po prostu na GPS-ie, co dwa przejazdy bym sobie jeździł. Nie? To musiałoby być tak, czekaj. Jeden stopień. 14,8 by musiało być tutaj napisane wtedy. O, i teraz. O, tak gdzieś mniej więcej by to było 320 stopni. Teraz po tym przejeździe będę widział, czy jest idealnie ustawiona, czy nie. Chyba powinno być dobrze. Powinno być chyba dobrze. Jo, idealnie jest ustawione. Teraz GPS jest idealnie ustawiony. Do siewnika, no. Ja sam mogę teraz pierwszy jeździć. Teraz to jo. GPS nastawione. Jo, i on idealnie do siewa, no. Jedziemy tym samym kątem. No, także idealnie. Także, jak to się mówi, elegancko ten tego. Ja dopiero mogę sobie tutaj wjechać. No i wtedy on to będzie zagarynał. Po tym przejeździe będzie widać, czy jest idealny pies, ale wtedy co widziałem z tego przejazdu, to było dobrze. No ja zapomniałem, że on zawsze musi się cofnąć. A widzę, że idealnie zagary na to. To jest dobrze. Czyli ja muszę jechać dwa przejazdy koło siebie, potem dwa zostawiać. No w sensie, no rozmita. Teraz mam wszystko objechane naokoło. To teraz pójdzie tutaj ten najgorszy chyba kawałek mamy wysiany. Ten krótki. Zagaryna. No dobrze, to jest dobrze. No ja sobie na GPS-ie 3 razy szybciej zawrócę niż cosplay, nie? Bo on wtedy dojedzie sobie powoli, zawróci i potem się cofnąć musi. 25 na godzinę i lecimy. 20 minut odcinka jest, tak o, zleciało, nie wiem kiedy nawet.
No na pewno 10 minut zajęło nam to ogarnięcie tych siewników, nie? Czyli kupienie, napełnienie, przyjechanie na pole. No to myślę, że dobra 10 minut zostało za... Dobra 10 minut zabrało z odcinka. No ale... Wita rozumita, nie? No zabrało 10 minut, ale... A, czyli jeszcze jeden przejazd. Tu dopiero mogę. No i elegancko, że tak się jest z cosplayem. Widzicie, nawet Michael nie potrzebuje. Ale powiem wam, że z Michaelem się dużo ciekawie się, no bo jednak... Wiecie, no... Z kimś zawsze się lepiej gra, tak? Nic samemu. Bo z Michaelem to mogę sobie pogadać o jakichś różnych głupotach. A robotka sobie tam w tle idzie zawsze. A dzisiaj sobie tylko klasę posiejemy. Myślę, jaką tu miniaturkę trzeba, no ale to... Że jest dzień klasem, to chyba miniaturkę z klasą sobie walnę. Nie wiem, zobaczę. Do tego jeszcze czas jest. No i elegancko, jeszcze te 2 hektarki dzisiaj, jak się uda, to skończę zasiać klasem. No, ogólnie miałem jeździć bez GPS-a, jak mówiłem. Ale jednak stwierdziłem, że włączę sobie GPS-a z tego względu, że no, żeby po prostu sobie jeździć pieszy, tak? Żeby na tego, na kolegę nie czekać. Żeby na żądiera nie czekać, no bo bez GPS-a to bym tego nie zrobił, tak? Bym musiał za nim ciągle jeździć. A zanim on by zawinął, to trochę czasu zejdzie. A tak dzięki temu jestem 2 przejazdy do przodu. Czemu nie, że 22? A nie, dobra, rozpędzę się. Pewnie pod górkę miał. No, pod górkę miał leciutko. Się zastanawiam, czemu on 22 jedzie. Ale zapomniałem, że tu pod górkę jest. Znaczy tu... Ty prawie nie widać tej górki, ale za chwilę będzie za kolejny przejazd. Ja już będę miał pod górkę, to wiem. 1, 2... I tu dopiero mogę wjechać, czyli ja już mam... O ja pier... Dobra, tutaj muszę jechać. Nie, no dobrze, dobra, 2 przejazdy, dobra, bo mi się pomyliło. Myślałem, że ten... Myślałem, że za daleko wjechałem, ale jednak nie. O, mogę w sumie tak sprawdzić, o. Jadę prawą stroną, jadę. Nie no, bo już się wystraszyłem, że źle wjechałem. No teraz pod górkę to mnie trochę teraz podgoni. Bo on jedzie 25, a jadę 19 pod górkę, tak? No, nawet do 18. Czyli ja teraz będę tracił troszeczkę. Na przejeździe? Ale to chociaż Johnny mnie trochę dogoni, gdzieś jedzie przejazd obok, ale troszeczkę mnie dogoni. O, bo ja nie mogę tu się wciągnąć. Pięć i pół tony na wozu jeszcze, także. Wciągło 1,5 tony, no, czyli jeszcze 500 kg na wozu bym miał. Bo tam chyba 2 tony nawozu wchodziły, no. Tego starego 2 tony nawozu wchodziły. Ktoś tu ładny ślad poszedł. Kombajnikiem. Ciekawe, czy to byłem ja, czy Michael. Nie pamiętam, bo to już dawno było. To w styczniu było. Najlepsze jest to, że pole to było w styczniu koszone. A jest kurwa... A jest kurde już połowa tego marca. Znaczy jest 13 marca. A ten film batuje jutro, 14 marca. No, czyli połowa marca, no. Prawie. No, bez jednego dnia chyba. Ale na poniedziałek, jak się uda... Jak się uda, nie mówię, że będzie na 100%. Jak się uda, to będzie płot.
A jak się nie uda, no to będzie timelapse. Sąsiad za płotem będzie w poniedziałek, jak się uda nagrać. Jak się nie uda nagrać, no to będzie po prostu timelapse. No, a jak chcę, po prostu cisnę sobie z tą osiną. Wiem, powtarzam się w każdym odcinku, że chcę cisnąć z osiną. Teraz czekałem 2 dni na Michaela. Wczoraj mieliśmy nagrywać osinę, ale nie wiem, co się stało, że Michaela nie było. Nie wiem, co się stanęło, że go nie było, ale... No, tak było. Płota też mieliśmy wczoraj nagrywać, ale nie nagraliśmy, bo Zbysia nie było. Dobrze, tego jednego dnia tam chyba w czwartek to było. Czy tam w środę, dobrze, tego, chociaż tą kolonię nagrałem, to... O właśnie, po osinie. Pójdę zaraz na kolonie sobie nagrać to szybko. Albo nie, bo jeśli nie będę miał ten... Obiadek chyba. No to po obiadku pójdę sobie. Nagrać kolonirkę. Kolonię elegancko ten tego. Na spokojnie. O, tam jest... Tam jest 21 odcinek, będzie także ciekawie. Trzeba tu powoli tą osinę kończyć, bo... Trzeba kupować w sumie land, no bo tutaj już praktycznie niedużo zostało. Kredytu myślę, że około 3 do 5 tysięcy będzie mi brało teraz. Bo mam 900 tysięcy, także trochę kredytu jest. Ale nie wiem. To się wszystko zobaczy. Jak to będzie. Jak to mówią, czas pokaże. O, ten kawałek mnie tu interesuje, że tu jest ugór i tu by idealnie na sobie było, nie? Jakbym to kupił, to bym miał ile soi? 10 hektarów soi. Ale na ugór to idealnie to by było. Chyba, że sąsiad mi coś tu zasieje. Ale wolałbym nie. Wolałbym, żeby puste pole było. Bo to ile 600 chyba kosztuje, nie? Czy coś takiego? A nie, 500, dobra, pomyliłem się. 600 kosztuje ten kawałek. No ale z zimy będę miał kasę, no bo będę sam za samowiec mam 200 ileś tysięcy, tak? 200 ileś... Nie, ile mam? 240 ton chyba, nie? 300 ton prawie owsa. Na owiec jest po 2000. Czy tam 2200. To policzmy 2000, tak? No to mam 600 z samego owsa. No to z samego owsa będziemy stać na tamto pole. Pszenica jest tak za 1200, no to tam 100... No to gdzieś jakieś 200 tysięcy powinno dać za pszenicę też. Więc pieniądze nie miałem jej. Najbardziej za sobie mnie ciekawi, ile będzie kasa, bo to będzie wciul. Mam 500 000 ton. Co daje mi... Razy 3000 sobie policzymy. Bo to jest 1,5 miliona już, nie? A soja jest po 3800 zawsze, 3700. No to myślę, że to 2 miliony leciutko. 2 miliony leciutko z soi. Jak się uda z soi... A nie, z soi miały być nowe kombajny, zapomniałem. No tak, no to z soi 2 nowe kombajny mają być. No może 3? Może 3 kupię kombajny? Nie wiem, zobaczę. To się wszystko zobaczy. Bo nie wiem. Muszę jeden kombajn jeszcze przetestować, który mam w modach. Ale nie ma czasu, żeby go przetestować. O, także ten tego.
O, jeszcze. O, tak to wygląda, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jak dobrze liczę, to cztery przejazdy. Cztery albo pięć przejazdów jeszcze mi zostało. Ja będę na koniec i będę mój ten klin, ten dwa hektarki zasiać malutki, a tutaj Tony wtedy będę sobie kończył na spokojnie. No, także elegancko ten tego. No idę zobaczyć, ile już mamy hektarów tutaj całkiem. 1700 prawie. A zasiane mamy 16, 17 hektarów. No zaraz będzie, 17 hektarów zasiane. O, bo mi się zdaje, że to chyba było 21 hektarów, jak pamiętam dobrze. Tyryryryry. Specjalnie 14,8 ustawiłem sobie GPS-a, a nie na 15, no bo... Bo chciałem mieć po prostu tak samo, jak na CP jest ustawione. Bo CP jest też 14,8 nastawione. Jakby te 20 cm miał zawsze zakładki, bo jak jest na skosie, to on zawsze on lubi omijać. A na zakładkach jest tam leciutko siane, to tam wiadomo, nie? Zawsze mieć lepiej tą malutką zakładeczkę niż mieć mijaka, nie? No ja teraz będę miał dużo krótszy przejazd już. Uj, elegancko ten tego idzie. Podoba mi się ta robota. Fajnie idzie, powiem wam szczerze mówiąc. Elegancko. I teraz lecimy do góry. Jeden. Niestety tym nie mogę jechać, tym też nie. Tym dopiero mogę jechać. Przejazd Dixem. Cyk i pyk. O, on jedzie... John Deere też ma ciężar z tym ciemnikiem. Czy ten ciemnik ma po prostu więcej koni wymagane? Czekaj, jak to jest. Oryginalny ma 270. A ten... A nie, też ma tyle samo. Nie wiem, mam takie wrażenie, jakby... Jakbym po prostu ciężej miał z tym ziemnikiem. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. CP wyłącz. No i tu mam jeden przejazd w dół. Wtedy to chyba by wychodziło, że jeden w górę jeszcze. Ale ja to zrobię lekko inaczej. Że po prostu przejadę ten ostatni przejazd, żeby już tutaj nie wracać. I dobra, tym w dół, czyli jedziemy. Raz, dwa, no i tą końcówką tu. Tutaj dosiewam. Zawracam, jadę ten ostatni przejazd i kończymy ten kawałek. 27 hektarków będzie zasiane? Będzie. Ja jeszcze szybko na te 2 hektarki skoczę, co zasiać. Mały kawałek. Na odcinku. A może po odcinku. Albo chociaż zawsze na odcinku, o. Nie tu, gdzie ty jedziesz? To nie twój przejazd. Mój przejazd jest tu, który miałem dokończyć. No i dobra, lecimy. Pewnie mały mijaczek będzie, ale to... Nie, nie powinno być. Nie powinno być. Ewentualnie leciutko do lewej się przesuniemy, o. Nie będzie mijaka, nie będzie. Dobra. Gitara. Wszystko elegancko.
Te 2 hektary też raz dwa powinien być, bo to jest taki mały kawałek. Tam chyba 3 albo 4 długie przejazdy ciągnikiem i wtedy ten pięć się zaczyna. Także też ciekawy. No i dobra. Na lajwach to ciekawe się sieje takie pola. Na odcinku też. Miałbym to szybciej walnięte, tylko po prostu wiecie, no musiałem kupić ten ziemnik na początku odcinka, tak? 90-45 walnie. Tu walniłem 115 metrów już. Navigation. Wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. No i elegancko. Lecimy z tym siewem. Tam pod koniec jest leci tylko pod górkę, także też Kasik trochę ciężej będzie miał pod górkę. Końcówkę nie będzie leciał 25, tylko będzie leciał trochę wolniej, bo już widzę, że jest pod górkę, to zawsze jest pod górkę. Ale bardziej mi nakręca to, że coraz bliżej końca jest tej serii. Trochę z jednej strony smutno, a z jednej strony fajnie, powiem wam. Z jednej strony smutno, no bo taka fajna seria, tyle wyświetleń, co z niej zbieram. Znaczy, no bardziej zbierałem niż zbieram. W sumie zależy jak to zależy nieraz od tego, od YouTube'a. Bo mam tutaj 2 odcinki chyba po 700 wyświetleń. Jeden ma prawie 800, także elegancko. A tutaj jest jeden też jeden ma 200 też. Tutaj parę odcinków po 200 też było, chyba z 3. Są odcinki po 100, co mają. Są odcinki takie, co mają po 15. No zależy od jak tam YouTube wypromuje chyba. Nie wiem jak to tam od czego to zależy, ale 34 godzina w klasie wbiła. I także elegancko ten tego. Ooooooo! Żyda je walnął. A, bo pewnie na GPS-ie się przesunąłem w prawo troszeczkę i Żyda walnął. To tak mogło być. Ale na mapie nie będzie widać, nie? Nie, nie widać. Są niby 2 hektary, a raz, dwa idzie to siadnie. No zobaczcie, tu jeszcze ten przejazd, jadę w dół, teraz już te długie mam zasiane, tu ten klin to też raz, dwa. Także uwielbiam takie polasiać. No na kolonii to troszeczkę inaczej wygląda. Ale każda seria ma coś w sobie, nie? Na kolonii widać jest fajnie, bo jest Polska. Teraz na kolonii mi się fajnie gra, bo mam większy sprzęt. Co ja tam mam teraz? No mam tego Optuma 300 koni. Kto oglądał dziś wczorajszy odcinek, to wie, że mam nowego ciągnika Optuma. No. To jest precyzją farming wrzucony, także też ciekawy. Nie wiem co w chłop zarył, ale... Ja sobie skończę ten siew u niego na polu po odcinku, bo tam mu został taki mały przejazdek, ten co chciałem przejechać. Ten taki jeden. To sobie to po odcinku zasieję. No a my zasiejemy sobie na odcinku do końca ten kawałek, bo tu zostały 2 przejazdy. No i będzie 40 minut odcinka i będzie elegancko ten tego. Po prostu wolę ten siewnik z tego względu, że ma przede wszystkim większą pojemność. To raz, a dwa, że może wszystko siać nim. Także elegancko. U góry. O kurczę. Musiałem zahaczyć to drzewko, no musiałem. No i... A, bo to jest hydrant, dobra. Głupi hydrant. Damy tu wziął? Chyba jo. A ja nie wiem, czy dla ciebie jest.
Ja przyjmuję. No, ty i tak. No, ja. Choć siedzę. Masz tak. Ty. No i gitara, na razie cześć.